Ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwa pobożność to jest proces znajdowania Boga. No, w takiej codzienności. No i jak to w życiu? Czasami jest łatwo, czasami jest trudno. I tak patrząc na swoje doświadczenia i też trochę oglądając się w prawo i lewo, chciałem was zapytać, co wam pomaga w takiej codzienności, czy w ogóle w życiu odnajdywać Boga w taki łatwy sposób. I o tym myślę, to chyba to, co mi najbardziej pomaga właśnie odnajdywać Boga, czy usłyszeć Go, to są te momenty, w którym go nie słyszę, nie? I w którym wydaje mi się właśnie, że jestem taki i w tym i samotny i przychodzi to z wielką trudnością i wtedy się zaczyna taka wręcz tęsknota, nie? I taka uważność, może wrażliwość też, żeby próbować go zrozumieć, nie? I wtedy najwięcej się dzieje, bo za każdym razem, kiedy mam takie flow, nie? A teraz mi się dobrze modli, nie? Czy że w Piśmie Świętym tam zobaczę jakieś zdanie, to ja, takie, wiesz, takie uniesienie, no to w takiej perspektywie później zamyślenia czy coś, czy próby rozmowy z Bogiem, to ja słyszę tylko siebie, nie? A nie słyszę Boga, nie? Nie wiem, co mi, wiesz, co mi pomaga go usłyszeć. Wiem, że w momencie, gdy mam właśnie takie, uświadomię sobie, że nie wszystko jest takie proste w naszej wierze, że nie tak łatwo jest usłyszeć Boga, to właśnie wtedy go gdzieś najbardziej słyszę. No? Fajny paradoks, nie? Że właśnie trudny moment skłania się do tego, żeby się otworzyć i... Ja mam trochę tak, że to, co mi przywraca mnie jakby w jakiś taki kontekst, to jest praktykowanie wdzięczności od ponad 2 lat. Zacząłem się przyglądać tak, wiecie, nie jakoś tam codziennie, nie wiem ile, czy staram się codziennie to dziękować za różne rzeczy, by zauważać obecność Boga przez to, co się dzieje też w innych ludziach, fajne, takie czasami bardzo prozaiczne rzeczy. Ale też jakby zacząłem spisywać wręcz takie elementy w moim życiu przeszłości, co jestem bardzo wdzięczny, które jakoś były definiującym moim momentem i wyraźnie widzę je jako, patrząc wstecz, jako wręcz ingerencja Boga. I mam taki właśnie zeszyt, w którym to sobie wszystko zapisuję i szczególnie w niedzielę jakby dziękuję też, jeszcze raz wracam do tych wszystkich definiujących momentów w życiu. Takich wręcz interwencji Bożych czasami. I mając taką świadomość, jak właśnie dzisiaj jest taki dzień trudny, czy coś, nie czujecie, okej, okay. Otwieram sobie to i mówię tak, ja te też wtedy cię nie czułem, nawet nie wiedziałem, że nie spodziewałem się, a później, a wiem, widzę, że ty wtedy działałeś i myślę, że teraz też tak na pewno jest. Wierzę w to, że tak jak wtedy działałeś, czego w danym momencie nie widziałem, okazało się dopiero później, że to po prostu, że to też teraz się dzieje, nie? Że jakby nie widzę, nie ma co nawet widzieć różnicy między tym, co kiedyś, a co teraz, bo właśnie mam tylko, wiecie, widzę drzewa, jeśli nie widzę lasu i pewnie jest tak jak wtedy i tak samo po prostu się łatwiej mi spowierzyć. Z jednej strony takie proste, przyziemne rzeczy, jak na przykład Tereska, która tam za kamerą siedzi, się do mnie uśmiecha, coś fajnego powie w ciągu dnia i to mnie rozczuliło. I to jest też taki dla mnie uśmiech Boga, ale też jakby uważność na swoje życie, trochę przeanalizowanie pod kątem tego, co dużego się wydarzyło, dużego, uwaga w cudzysłowie, bo to jest duże w relacji z Bogiem, a też gdzie widzimy Jego opiekę, wsparcie, przypominanie sobie tych momentów, to jest coś, co mnie tak jakby przywraca na to takie przekonanie, że zawsze jest po mojej stronie, że jest obecny tu i teraz. I że owszem jest mój wysiłek, ale przede wszystkim jest jego tutaj jakby bycie po mojej stronie, kibicowanie mi, dawanie mi ideałów, siły, inspiracji, fajnych ludzi wokół. Dziękuję. Proszę, więc to jest taki mój sposób na ułatwianie sobie kontaktu z Bogiem, otwieranie się na rzeczywistość, to oczywiście nie zawsze musi być łatwa, nie? No to ja się odetnę. Ja nie mam łatwej relacji z Bogiem. Nigdy nie miałem. Może jako małe dziecko, tak? Ale ogólnie u mnie to jest...
Kiedyś dostałem książkę od znajomej, Ernsta Schopenhauera, i tam była taka dedykacja człowiekowi, który całe życie poświęcił na walkę z Bogiem i z samym sobą. I to jest gdzieś chyba to, co nie wiem, czy pomaga, tak? Natomiast nie wiem, czy to jest słuszna droga. Natomiast mam, z jednej strony mogę powiedzieć, że jestem bogoholikiem, czyli nie wyobrażam sobie życia bez Boga. Jak pijak do butelki, po prostu chyba nie potrafię żyć bez Boga. W sensie takim, że mam niesamowitą potrzebę wchodzenia w Nim relacje, szukania Go, próbowania, żeby Go znaleźć. Z drugiej strony mam bardzo daleko posunięte potrzebę też autonomii i na zasadzie takiej, że nie wpychaj się za daleko, bo to nie twoje tego i co z tego, że jesteś Bogiem? Znaczy to, że jest Bogiem, to co z tego, ale ja jestem ja, tak? Ja wyznaję zasadę, że jesteśmy równorzędnymi partnerami i nie, że padam na pysko dlatego, że jest Bogiem, tak? Po prostu będę z Nim walczył na śmierć i życie, jeżeli się z Nim nie zgadzam i potrafię Mu nieraz pojechać. On potrafi mi pojechać, tak? W sensie takim, że ja wyznaję taką zasadę, że nie ma czegoś takiego jak Bozia, bo Bozia Cię kocha, Bozia jest miłością, Bozia coś tam. Słuchajcie, to jest tak, że Bóg może nie mieć ochoty ze mną gadać. Wiem, że tego to jest tak, że to nie jest tak, że On mnie kocha, to będzie zawsze chciał ze mną gadać, tak? Mogłem Go wkurzyć na normalnym świecie, tak? I ja mogę nie mieć ochoty z Nim gadać też. Nie jest tak, że skoro jestem pobożny, to ja po prostu absolutnie muszę po prostu udawać, że nie mam emocji, że On jest Bogiem, to ja... Tak, nie, nic się nie stało, tak, wszystko w porządku, cieszę się, tak, nie jestem na Ciebie kurzony maksymalnie, tak, najchętniej dałbym Ci w pysk, tak, do tego stopnia, ale głębokiej szczerości, czyli tak, nie też tak, że liczę się tylko moje emocje i ja tymi emocjami Go ładuję po pysku, tylko też po prostu też taka wiwisekcja samego siebie, że wiecie, też wygarnianie samemu sobie, no nie, że po prostu, że patrzy, że być może to nie jest tak, że on taki fatalny, tylko że ty po prostu jesteś taki zadufany w sobie, znaczy, że ja jestem taki zadufany w sobie, że jestem taki neurotyczny, że jestem egoistyczny, że jestem uwarunkowany w różne sposoby, czyli zero litości, no nie? Także, więc nie wiem, czy to jest bliskość, tak? Natomiast nie wyobrażam sobie życia bez Boga, no nie? I też to jest na przykład w tej całej sytuacji, która teraz się dzieje wokół tego, no w różne sytuacje, które są w kościele, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Mhm. Człowiek się zastanawia nieraz, co, no nie? I mam co prawda akurat, jak biskupi mówili non possumus, przyszło się do co innego mieli na myśli, natomiast no, ja mam takie non possumus, nie jestem w stanie odejść od Boga, tak? Nie jestem w stanie odejść chyba nawet z kościoła, nawet że mnie bardzo wkurza. Jakiś dziwny sposób szukam tutaj Jego obecności i próbuję ją znaleźć, tak? Natomiast też bez udawania, że wszystko jest fajnie, wszystko szczęśliwie, nic się nie dzieje, po prostu jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy na wakacjach po prostu na Lazurowym Wybrzeżu, tylko w łoku zgliszcza, no nie? Tylko mówisz, co zgliszcza, jest fatalnie i trwasz tam dalej, próbujesz coś z tym robić, no nie? Czyli będzie taka prawdziwość, nie? I też pogodzenie się z tym, że to nie jest tak, że oddam życie Bogu i teraz będzie mu budubu wszystko fajnie, nie? Czy Bóg nie ma planu wobec mojego życia, tak? A jeżeli ma, to nie ma sił, jeżeli to nie jest mój plan też, tak? Czyli to jest tak, że ja nie lubię tego tekstu, Bóg ma plan wobec swojego życia, tak? Chcę, żeby ci ojciec umarł, jak będziesz nastolatkiem, tak? Chcę, żebyś miał chore dziecko, tak? Co tam jeszcze, wiesz, to wszystkie takie, Bóg tego chciał, nie! Po prostu, wiesz, nie ma czegoś takiego jak... Inaczej, jest uzgadnianie tego planu, czyli on mówi, słuchaj, to i wiadomo, że modlę się, tak? I tam ktoś myśli, że być może tego chce, ale też uczciwe postawienie sprawy, ale się na to nie godzę teraz, tak? Nie jestem w stanie tego przeskoczyć i sorry, winę to, albo jesteśmy razem, albo nie, ale nie na tej zasadzie, że tylko dlatego, że jesteś Bogiem, to zrobię, no nie? Czyli to jest dobre małżeństwo, nie? Czasami i sytuacją. No, ale to jest z drugiej strony szacunek wobec niego, no nie? Że ja nie traktuję cię, bo to być może to jest moja konstytucja, tak? Ja wiem, że znam ludzi, którzy są, wiecie, są świetni w ogóle, wiesz, chciałbym mieć takie życie duchowe jak oni, po prostu jak patrzę, jak oni żyją z Bogiem, po prostu wow, no nie? No, to jest, taka droga jest moja, no nie? Że po prostu, że tej szczerości, to jest, dla mnie to jest szacunek wobec niego, że nie udaję, że jestem na ciebie wściekle, ale powiem ci, że nie tak, oczywiście zrobię to, no tylko po prostu mówię ci, że sorry, no to przeginasz, no nie? Bardzo mocno w tym czuć taką chęć relacji, nie? W której się rozmawia, w której się dyskutuje, w której można się nie zgadzać, nie? W której się próbuje dogadać, nie? No po to nam dał mu wolę, no nie? Nie po to, żebyśmy bezwolnie za nim szli, po to nam dał rozum, że nie, Jezus powiedział, paść owce moje, a nie paść barany moje, no nie? Także po to dał nam rozum, żebyśmy z nim dyskutowali, po to nam dał mu wolę, żebyśmy się z nim kłócili, tak? Chcąc się dogadać, no nie? Ale nie na zasadzie, że on powiedział, od razu się zgadzamy, no nie?
fajna sprawa. Myślę, że może warto by było, żebyśmy sobie wszyscy podyskutowali trochę na ten temat, gdzie w naszym życiu, w naszej codzienności, w tym jak jesteśmy skonstruowani, są takie fajne momenty styczne, gdzie możemy tego Boga szukać. Każdy trochę w inny sposób, każdy z nas jest inny, ale jednak ta łatwość odnajdywania Go przynajmniej na pewnym etapie może być czymś takim fajnym, prostującym. Więc zachęcamy Was do dyskusji. No i powodzenia.